A Państwa zapraszam teraz na spotkanie z ludźmi, którzy także pomagają. Nie przyrodzie, nie zwierzętom, ale pomagają drugiemu człowiekowi. Skupimy się więc na nowej pozycji ramówki Telewizji Polskiej. Co to za pozycja, zdradzę Państwu już za moment. Zrobiło się tłoczno w naszym studiu telewizyjnym jeden, drodzy Państwo, bo z nami Katarzyna Konawecka-Hołuj, Stowarzyszenie Piękne Anioły i najmłodszy aniołek pomagający drugiemu człowiekowi, Mieczysław Herba, operator kamery właśnie tej nowej produkcji, o której za chwileczkę będziemy Państwu mówili, a także Adam Łukaszek, producent tegoż programu. Programu Cztery Kąty Anioł Piąty, który już niebawem pojawi się na antenie Telewizji Polskiej. Pani Katarzyno, no to w takim razie cóż będziemy mogli zobaczyć w tym programie oprócz ogromnego serca Stowarzyszenia Piękne Anioły? Tak, nie tyle jest to program, myślę, co taki telewizyjny zapis działalności i stowarzyszenia, i Fundacji Fabryki Marzeń, z którą zaprosiliśmy do współpracy, oraz licznych wolontariuszy. Jest to właśnie takie pokazanie tego, jak jesteśmy w stanie, widząc trudną sytuację rodziny, wziąć, połączyć siły, stowarzyszenie plus fundacja plus wolontariusze, i tym sposobem jesteśmy w stanie odmienić życie dziecka, czasem nawet całej rodziny. Ponieważ te warunki bytowe, do których trafiamy, są tak często dramatyczne, że te dzieci nie mają szansy na taki prawidłowy rozwój. Mówimy tutaj o takich pierwszych potrzebach: wyspać się, mieć miejsce do nauki, do zabawy. Tego w tych domach nie ma, już nie mówiąc o miejscu, gdzie można zadbać o swoją higienę. Nie ma łazienek, nie ma bieżącej wody. I poprzez naszą pomoc te dzieci widzą zupełnie inny świat, mają inne perspektywy. Zdecydowanie wyrównują się też ich szanse z rówieśnikami. Wcześniej te dzieci bardzo często są wykluczone z grona rówieśników. Już na tym starcie, trafiając do szkoły, są tymi dziećmi, które zawsze siedzą gdzieś z tyłu, dziećmi ze spuszczoną głową idącymi. A po tym, jak dostają to światełko, tą iskierkę, zupełnie inaczej patrzą na swoje życie i na te możliwości, które są przed nimi. Stowarzyszenie od wielu lat pomaga. Państwo możecie na zdjęciach obserwować te zadowolone miny młodych i starszych, no a także wiele domów, które już zostały odnowione. Ja bardzo kibicuję, bo na Facebooku cały czas śledzę poczynania i co jakiś czas faktycznie te nowe pomieszczenia się pojawiają. Okiem kamery czasem widać wszystko zupełnie inaczej i bardzo dokładnie. Pani Katarzyna od wielu lat odwiedza potrzebujące rodziny i pewnie nie jest to dla niej już taki nowy widok, ale dla Ciebie, jako dla operatora, to było zderzenie z jakąś rzeczywistością, o której nie miałeś pojęcia, albo może inaczej, której po prostu nie doświadczałeś na co dzień. To nie jest tak. My na co dzień doświadczamy bardzo wielu różnych, bardzo różnych sytuacji, także to nie było jakieś zaskoczenie. Zaskoczenie może było co innego. To znaczy spotkaliśmy się z biedą, spotkaliśmy się z różnymi sytuacjami, ale spotkaliśmy się też z radością i ze zgodą w tych rodzinach, które były wielodzietne, które naprawdę były potrzebujące i którym w ten sposób w jakiś pomagamy. Także ja mogę tylko powiedzieć, że tam, gdzie jest zgoda, tam zawsze znajdą się ludzie chętni do pomocy i tam można z tej biedy jakoś wyjść. Najgorzej jest, jak tej zgody nie ma. Ta nowa pozycja, Cztery Kąty, Anioł Piąty, to bardzo fajne połączenie tego, że stowarzyszenie może pokazać, jak pomaga na co dzień, no ale także, panie Adamie, to pomoc dla wielu rodzin. Powiedzmy, ilu rodzinom uda się dzięki temu programowi pomóc? Nasz cykl obejmuje 11 odcinków, natomiast stowarzyszenie w tej chwili ma już chyba kilkadziesiąt za sobą, prawda? Więc my mamy tylko, pokazujemy tylko pewien wycinek działalności stowarzyszenia i fundacji. Mnie ujęło to w tym, że tam naprawdę spontanicznie organizują się no, różnego rodzaju grupy wolontariuszy, bo i najbliżsi sąsiedzi, i rodzina, i pomagają harcerze, jak tu pokazywali się na zdjęciach, i sportowcy, bo mieliśmy takie przypadki w Raciborzu, w Radlinie i w Woli Otałęskiej, jak również no, grupy zawodowe, to znaczy fachowcy tak zwani, tak?
osoby, które prowadzą firmy budowlane, też spontanicznie deklarują swoje środki finansowe i wkład pracy swój i pracowników. Także to, co stowarzyszenie i fundacje, co panie uruchamiają, ta dobra wola, ta chęć niesienia pomocy jest po prostu naprawdę piękna. I korzystają na tym ci, którzy tej pomocy potrzebują. A my mamy okazję, tak sądzę, jestem przekonany, że zrobić piękny program o pięknej idei. Ja mam nadzieję, że 12 marca, kiedy to pierwszy odcinek pojawi się na antenie TVP1 o 12:20, zaszczepicie również tym programem taką chęć pomagania u innych obywateli. Pani Katarzyno, stowarzyszenie działa już, jak powiedziałem, od wielu, wielu lat. Ilu rodzinom udało się w tym czasie pomóc? Tych rodzin na dzień dzisiejszy jest około 80. To są już teraz setki dzieci, bo to są w większości też rodziny wielodzietne, więc w jednym mieszkaniu jest dzieci 7, 8. Oprócz tego też mamy coroczną akcję zbiórki środków czystości pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Ona już za niedługo się rozpocznie, jej kolejna edycja, gdzie cała Polska może się włączyć i zbierać w szkołach, w zakładach pracy, w instytucjach te najpotrzebniejsze rzeczy, mydełka, szampony, ponieważ no niestety w dzisiejszych latach w niektórych domach szampon do włosów jest dobrem takim luksusowym, nie ma go, więc będzie można w swoim środowisku zebrać takie rzeczy i przekazać do najbliższego ośrodka pomocy społecznej, który rozdysponuje dla najpotrzebniejszych dzieci. Są to też projekty tęczowe sale, gdzie remontujemy i wyposażamy świetlice kuratorskie, czyli są to takie miejsca, gdzie dzieci z tych rodzin, gdzie rodzic no, nie zapewnia tych podstaw właśnie codziennego funkcjonowania, trafiają i tam odbywają różnego rodzaju zajęcia. Taką świetlicę teraz remontujemy właśnie tutaj na Śląsku w Wodzisławiu. Bardzo dużo w ogóle remontów odbyło się na terenie Śląska tutaj. Są to remonty i prywatnych mieszkań, i świetlice. Także no, cały czas mamy różnego rodzaju te akcje, głównie remontowe, ale także są to taka pomoc doraźna, jak właśnie przekazanie środków czystości, czy doposażenie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1 września dzieci, które są naszymi też podopiecznymi. Co wiemy, że jest ogromną pomocą, no to w takim razie redakcyjnych kolegów jeszcze muszę dopytać. Proszę powiedzcie, o czym pierwszy odcinek i gdzie odwiedzicie, jaką miejscowość odwiedzicie z kamerą? Pierwszy. Pierwszy odcinek był w Kościelisku. Byliśmy to była realizacja w Kościelisku, tak? Tak, tak, realizacja w Kościelisku. Pierwszy odcinek w emisji, tak? Tak, o, jest. Chodzi, 12 marca. Przepraszam, ja nie mam tej wiedzy. To będzie odcinek realizowany w Woli Otałęskiej. To jest mała miejscowość koło obok Mielca, czyli województwo już podgórskie. Podkarpacie, dokładnie. Podkarpackie, tak. A drugi odcinek... I ten pierwszy odcinek będzie 12 marca o godzinie 12:20 w programie pierwszym. Dodam jeszcze, że program pierwszy planuje od razu też powtórki w każdy kolejny czwartek, również znaczy w paśmie porannym o godzinie 8:20. Jako drugi w emisji będzie odcinek realizowany w Radlinie, bo tam mieszkała rodzina, której pomagaliśmy, i w Raciborzu. Dlaczego w tych dwóch miejscowościach? No to nie chcę zdradzać, bo to się widzowie dowiedzą z odcinka. Natomiast myślę, że to będzie też również o pomocy, ale jakby realizowane trochę przez inną grupę społeczną, dla innych osób. Tu pani Kasia będzie wiedziała lepiej, że to jest też jakby jej stali współpracownicy, bo często korzysta z usług, czy jakby z woli pomocy tych osób, których angażuje. To jeszcze powiedzmy tak okiem producenta, dlaczego akurat... Pierwsza rodzina znalazła się w pierwszym odcinku. Czy były jakieś kryteria doboru, która z rodzin, który moment pomocy będzie pokazywany właśnie w pierwszym odcinku? No, tu każdy odcinek stanowi oddzielną całość. Jak akurat tak się złożyło w naszym harmonogramie, że ten odcinek z Woli Otałęskiej był taki najbardziej wypracowany, powiedzmy, na tym etapie, jakim jesteśmy. Ale też jest... jak to się mówi u nas, mocny, to znaczy naprawdę wzruszający, taki empatyczny, i dlatego też redakcja w programie pierwszym postanowiła zacząć emisję od tego odcinka. Pani Katarzyno, jeszcze tylko na koniec dopytam. Państwo jako stowarzyszenie macie kontakty z tymi rodzinami i widzicie, że zmiana warunków mieszkaniowych przełożyła się także na zmianę w ich życiu?
Tak, oczywiście. Te rodziny zgłaszają nam pracownicy socjalni, kuratorzy, asystenci rodzin, czy też sądy rodzinne. I po udzieleniu pomocy, może my już nie jeździmy, nie monitorujemy tego tak często, jak w dalszym ciągu robią to właśnie pracownicy socjalni czy asystenci i zgłaszają nam, zresztą my sami się dowiadujemy, no praktycznie we wszystkich przypadkach dzieci się zaczynają lepiej uczyć. To jest taki pierwszy namacalny dowód naszej pomocy i ogromna radość. Dziecko, które dostaje nowe biurko oświetlone z wygodnym krzesłem, no z radością wraca ze szkoły do tego domu. Zupełnie pewnie tak. Inaczej to się też przekłada. Nawet same dzieci też zdają nam takie relacje, że teraz nauka stała się dla nich przyjemnością i po szkole z radością przychodzą do tego domu, a wcześniej gdzieś szukały sobie tego zajęcia poza domem. Poza domem, który był wcześniej nieoświetlony, zimny, szary, smutny. I nie był przyjemny. No właśnie, a teraz zamienił się diametralnie i operatora zadaniem jest pokazać to właśnie w kamerze. Ta zmiana tak. Przed i po robi wrażenie? Robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie i robi wrażenie największe na tych obdarowanych, na tych dzieciach, na przeważnie ich mamach, bo tak zwykle to bywa. I to wrażenie jest na ekranie widoczne właściwie, no można powiedzieć, że bez słów. To są czasem łzy, są czasem jakieś okrzyki radości. Widzimy to i wzruszamy się razem z nimi, realizując ten program. Również te osoby, które pomagają, mają bardzo wielką satysfakcję z tego, że ich trud przekłada się na właśnie tak ulotne chwile radości, bo nie ma chyba nic bardziej pięknego niż radość w oczach dziecka, które do tej pory nie mogło zaprosić do siebie, do domu swoich koleżanek czy kolegów. I mam nadzieję, że będziecie czerpali z tej pracy przy programie jak najwięcej radości. Pani Katarzyno, trzymam kciuki, żeby także poza kamerą tych miejsc do pomocy, mam nadzieję, było jak najmniej, ale żebyście docierali z tą pomocą do wszystkich potrzebujących rodzin. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Będziemy czekali. 12 marca, drodzy Państwo, przypominamy, godzina 12:20, program pierwszy Telewizji Polskiej. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, a za chwileczkę...